Szanowni widzowie, założę się, że w ostatnim czasie słyszeliście o bardzo wielu nowych modelach samochodów, których nazwy niewiele Wam mówiły. Moja dobra rada, przeważnie możecie zakładać, że chodzi o crossovery segmentu B. Takim właśnie jest Kia Stonic. Stonic jest o 7,5 cm dłuższy od Rio, o 3,5 cm szerszy i o 7 cm wyższy. Prześwit wynosi 183 mm, czyli o 43 mm więcej niż w Rio. Z kolei bagażnik ma o 27 litrów większą pojemność i mieści 332 litry. Ilość miejsca na tylnej kanapie jest porównywalna z Rio, bowiem rozstaw osi jest w obydwu autach taki sam. Stonic to zatem lekko napompowane i podniesione Rio. Oba modele dzielą też wiele podzespołów technicznych. Kokpit Kia Stonic jest praktycznie identyczny jak w mniejszej Rio. Jest to dobra wiadomość, jeśli chodzi o funkcjonalność, ergonomię, łatwość obsługi, jednak materiały, no cóż, sporo tu twardych plastików, które jednak są spasowane całkiem w porządku i wyglądają też nieźle. Stonic został stworzony w ogóle specjalnie na rynek europejski i zgodnie z tutejszymi wymaganiami, oczekiwaniami, gustem. I rzeczywiście tak się też prowadzi. Został zastrojony dosyć sztywno, ale dzięki temu mało przechyla się w zakrętach. Jest rzeczywiście poręczny, układ kierowniczy jest stosunkowo komunikatywny, ale na takim zestrojeniu oczywiście trochę cierpi komfort. Mamy tutaj stosunkowo sztywne amortyzatory, które powodują, że no na nierównościach te dziury nie są tak dobrze filtrowane. Z drugiej strony w tym segmencie chyba nie ma takich prawdziwie komfortowych samochodów, także wydaje mi się, że to klientom nie powinno jakoś bardzo przeszkadzać, ale z ostateczną oceną komfortu wstrzymam się jeszcze do momentu, kiedy przejadę się nim na polskich drogach. Z jakimi modelami Stonic konkuruje? No tutaj paleta jest ogromna. Te modele, które się w tej chwili pojawiają, praktycznie one płynnie przechodzą przez kolejne segmenty, no bo mamy mniejsze auta, jak chociażby Renault Captur, Peugeot 2008, z drugiej strony też Suzuki Vitara czy Opel Crossland, które są odrobinę dłuższe. Niemniej jednak głównych konkurentów upatrywałbym właśnie tutaj u Francuzów. Jak zapewne usłyszeliście, jedziemy wersją z silnikiem trzycylindrowym. Jest to litrowa jednostka, oczywiście z turbodoładowaniem o mocy 120 koni. Topowy silnik w Stonicu. Co jeśli nie trzy cylindry? Spokojnie, są też silniki czterocylindrowe, wolno ssące. Jeden o pojemności 1,2 litra, 84 konie oraz 1,4 100 koni. Jest też jeden diesel, 1,6, 110 koni, który w przyszłym roku zostanie zastąpiony jednostką 135-konną. Także tutaj jeszcze będą mocniejsze silniki, bowiem ta wersja 1,0 turbo potrzebuje na sprint do setki ponad 10 sekund. Napęd 4x4 w ogóle nie będzie oferowany, natomiast w przyszłym roku w opcji pojawi się 7-stopniowa dwusprzęgłówka, która będzie dostępna wyłącznie z tym silnikiem 1,0 TGDI. Silnik generalnie jest całkiem dobrze wyciszony, nie przenosi wibracji do kabiny, ale troszeczkę brakuje mu tego wigoru z niskich obrotów. To jest niestety słabość bardzo wielu trzycylindrowych małych jednostek. Niemniej jednak pozwala czerpać sporo frajdy z jazdy tym samochodem. Pozycja za kierownicą Stonica nie jest taka typowa jak w SUV-ie. Nie siedzi się tak naprawdę bardzo wysoko, jednak troszeczkę wyżej oczywiście niż w Rio. Sama kabina jest stosunkowo szeroka. Tutaj ma się poczucie przestronności jak w kompakcie. Natomiast to, co jeszcze muszę podkreślić i za co lubię chwalić Kia, to projekt
kierownicy. Świetnie leży w dłoniach, ma fajnie zaprojektowane przyciski i przede wszystkim nie jest ścięta u dołu, tylko jest całkowicie okrągła, a ja mam po prostu alergię na te kierownice, które są ścięte. W kokpicie poza twardymi plastikami znajdziemy też nowoczesne multimedia. Ten system jest seryjny i to nawet w najtańszej wersji. Ponadto tutaj przed lewarkiem mam schowek, dodatkową półkę. Pozwala to utrzymać w porządku takie rzeczy jak komórka, klucze, pilot do bramy, wjazdówka do garażu podziemnego w firmie i tak dalej. Mamy też dwa uchwyty na napoje. Także pomimo tego, że jest to stosunkowo mały samochód, to pomyślano tutaj o wielu takich funkcjonalnych rozwiązaniach. Ceny Stonika zaczynają się od 54 990 zł za 84-konne 1.2 w wersji M. W standardzie dostajemy system multimedialny z dotykowym ekranem i funkcjami Apple CarPlay oraz Android Auto, a także Bluetooth, manualną klimatyzację i elektrycznie sterowane lusterka i szyby z przodu. Nawet do bazowej wersji można za 2,5 tysiąca zł dokupić pakiet asystentów jazdy. Złoty środek, czyli 100-konne 1.4 z bogatszym wyposażeniem L, kosztuje 66 400 zł. Cennik nastraja naprawdę optymistycznie. Uważam, że Kia Stonik to strzał w dziesiątkę pod wieloma względami. Przede wszystkim ten samochód ma taki przyjemny, zgrabny format. Fajnie wygląda, no i został stworzony zgodnie z najnowszymi rynkowymi trendami. Do tego ma bardzo dobrą cenę. Prowadzi się po europejsku, zwinnie, poręcznie. Jedyne, czego mu brakuje chyba, to trochę mocniejsze silniki. Uważam, że to zawieszenie spokojnie zniosłoby jeszcze parę koni więcej. Bagażnik też mógłby być jeszcze o kilkadziesiąt litrów większy, ale mimo to nie mam żadnych wątpliwości, że Stonik odniesie ogromny sukces rynkowy. Dobra. Nie ociera się? Ty. Poszło? Dobra. Chłopie, słuchajcie. Kia Stonik to jest strzał w dziesiątkę, nie? Auto ma dobrą cenę. No, zgodne z trendami. I proszę ja was, mi się podoba, nie? Bo jest takie zgrabne, kupiłbym mojej Heldze. Od 54 tysięcy zł. Już w sprzedaży. No, to ja jeszcze jadę pojeździć po Berlinie, szwagrę odwiedzę i widzimy się. Cześć! No nie mów. A, okej. Okay. Nie masz drugiej?